Krzysztof Gutowski. Kolejna walka, no tak, może nie rankingowa, ale kolejna walka, która może dołożyć kolejne efektowne zwycięstwo. Przyzwyczaiłeś nas do tego, że 8 walk jak na razie, 8 zwycięstw, 8 przez KO, to takiego smaku się nabiera na twoje kolejne pojedynki. Ale to chyba dobrze. No chyba dobrze. A też dziś, teraz na ten następny pojedynek też taki plan? Znaczy ja mam zawsze taki sam plan, jeśli uda mi się go zrealizować, no to myślę, że efekt będzie taki jak był ostatnio. No. To jest walka, która ma być walką, która wyłoni nam pretendenta do tytułu mistrzowskiego. Czy to jest dla ciebie jakaś dodatkowa presja, jakiś dodatkowy taki mobilizujący element? Jak to wygląda w twoim przypadku? Nie, no szczerze mówiąc, przede wszystkim skupiam się na tej walce jakby jutrzejszej, a co tam będzie dalej, no to nie wiem. Także. Bo ta jutrzejsza nie wywołuje, rozumiem, jakiegoś dodatkowego bicia serca. W sensie takim właśnie, że tutaj mamy teraz możliwość, że jest możliwość, tu koledzy nam się pakują, że jest możliwość walki, że to może dać walkę o mistrzowski pas, nie ma czegoś takiego. Nie. Nie ma. Jesteś osobą bardzo doświadczoną i która no. Nie tylko sama, ale też i innym bardzo pomaga, jeśli chodzi o te stójkowe umiejętności, o te stójkowe prowadzenie pojedynku. Tak jakby, no właśnie, tutaj też po tego się wszyscy po tobie spodziewają. To jest trudniej, bo myślę, że rywale wszyscy myślą sobie, o, będę walczył z panem Gutowskim, to on na pewno będzie chciał mnie w stójce znów gdzieś tam trafić, pokonać. To jest chyba kłopot, czy nie? Czy to zależy, jeśli się obawiają tego, no to nie jest kłopot, a jeśli są na to przygotowani i coś nam wymyślą na to, no to będzie kłopot, ale nie wiem, no taki mam styl, tak się bije, też jakby nie ukrywam, że tak lubię poprowadzić walkę jakby w mojej płaszczyźnie, tam gdzie się czuję dobrze. Jeszcze mi to nigdy nie zawiodło, nawet jak gdzieś tam sam byłem na deskach, to zawsze wierzyłem w moje umiejętności, wierzyłem, że mogę wstać i walkę wygrać, także dopóki mi nie zabraknie wiary w te umiejętności, to wydaje mi się, że to jest dobry sposób na prowadzenie walki. Nie wiem, nikt Khabibowi nie zarzuca tego, że wyobala, prawda, także... Nie, to nie zarzut, to po prostu tylko chciałem się zorientować, bo myślę sobie, że jest się ciężej przygotować, bo rywale raczej wiedzą, czego się mogą po tobie spodziewać, tak sobie myślę. Nie jest tak? No ale mogą też zastanawiać się, czy czegoś nie spróbuję ich zaskoczyć, już nieraz tak było, nie wiem, a z drugiej strony ja też wiem, czego się spodziewać po nich, no wiem, że będą się chcieli trochę ze mną bić w stójce, a potem będą szukali zapasów. No właśnie, czyli myślisz, że ten najbliższy przeciwnik również będzie w taki sposób próbował gdzieś poprowadzić tę walkę? Zdecydowanie tak. Co tam, jak ty byś o nim miał powiedzieć, co ty byś o nim powiedział, jakbyś go ocenił? No, każdy zadał mi to pytanie. No bo tak to już jest, widzisz? Wysoki, trzechstronny, wytrzymały. I na to jesteś przygotowany, jeśli chodzi o jutrzejszy występ? To znaczy, wiesz dobrze, co zrobić, żeby te jego atuty zniwelować? Nie wiem, ale na to się przygotowywałem. Jutro zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Miałem dobry obóz przygotowawczy z Marianem Ziółkowskim, bo to zawodnik, który jakby dobrze odzwierciedla jego warunki fizyczne, to nie wiem, ile rund przesprawaliśmy, 50, 80, no nie wiem, całe przygotowania robiliśmy razem, także starałem się do tego gabarytu jakby dostosować. No i co, no, półtoroczna przerwa może też mi jakieś tam odgrywać rolę, ale liczę na to, że ta rdza będzie minimalna. No i się nie mogę doczekać. No. I może się doczekać. Wspomniałeś o tej przerwie, właśnie, to jest co bardziej gdzieś tam w głowie pojawia się, jaka myśl, kiedy no, nie walczy się tak często, jakby się chciało. Czarne myśli pojawiają się w głowie oczywiście, znaczy, szczególnie, że ten okres taki był, no bo to było raczej kontuzja, szlak kontuzji, problemów zdrowotnych, no ale teraz jakby udało mi się ten okres przygotowawczy cały przepracować, także głównie czułem satysfakcję z tego, że mogę trenować ciężko, że mogę znowu ciężko przygotowywać, że łapię formę, że będę się wreszcie bił, także nie mogę się tego doczekać i sprawiało mi to po prostu przyjemność. Marian Ziółkowski, wspomniałeś o tym, że gdzieś tam towarzyszył ci w tych przygotowaniach. On też się bardzo zmienił. Ty jako fachowiec, jako trener, jako osoba, która no, ma troszkę inne spojrzenie jednak mimo wszystko na to, jak wyglądają kolejni, jak wyglądają zawodnicy inni tam, twoi partnerzy w przygotowaniach. Jak oceniasz jego postępy, abstrahując od tego, że jest to mistrzem KSW oczywiście. Mhm. Jakiego postępu? Tak, jak oceniasz w ogóle to, jak on się prezentuje, jego stójkę, jego sposób walki, no i tego, jakim jest ciężkim rywalem w tych sparingach? Wydaje mi się, że Marian nabrał dużo pewności siebie i po prostu bardzo poprawił zapasy.
I mankamenty techniczne, które miał wcześniej, przepraszam, kondycyjne, które miał wcześniej, znikły i teraz naprawdę jest takim zawodnikiem, który jest wszechstronny i ciężko do niego, ciężko go rozgryźć przeciwnikom. No co, cieszę się, to mój kolega z podstawówki, także fajnie, że na takiego zawodnika wyrósł, młodszy kolega. No. Proszę, to do jednej szkoły chodziliście, jak rozumiem. Nawet tego nie wiedziałem. A ja z jego bratem chodziłem do klasy, tak. No, no proszę. A jaki był na WF-ie? Jego brat? Kiepski w piłkę, często się biliśmy ze sobą. No i już jest doświadczenie jakieś zebrane, proszę bardzo. Wrócę na momencie jeszcze, tylko już kończąc do tej twojej trzeciej walki, bo tak... 8 zwycięstw, 8 wygranych walk. Gdyby trafiła się dziewiąta, to chyba ogromna satysfakcja. A tutaj nie ma nikogo na trybunach za bardzo. Nie ma tych, którzy pewnie w normalnych okolicznościach pojawiliby się gdzieś w hali. Dla zawodnika, który walczy w takiej atmosferze, to jest troszeczkę gdzieś wkurzające? Nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że to są warunki bardziej zbliżone do tego, jak trenujemy na sali. Lepiej się słyszy narożnik, lepiej się słyszy trenera. Myślę, że łatwiej będzie się skoncentrować. Zresztą poprzednią walce w Wieliczce miałem i tam też była taka okrojona publiczność, taka, nie wiem jak to nazwać, VIP-owska gala powiedzmy, po prostu z uwagi na to, że mało miejsca jest w tej jaskini. I też mi to podpowiadało, bo dobrze słyszałem narożnik. Także dla mnie to jest na plus. Ja nie jestem takim zawodnikiem, że muszą mnie nakręcić kibice, musi mnie nakręcić atmosfera. Ja raczej jestem skupiony i jakby to są rzeczy, które jakby doceniam, których szukam w walce, szukam na hali, tego wyciszenia, skupienia się, także myślę, że tu będzie łatwiej. Tuż na koniec naprawdę zapytam, jakbyś mógł się na chwilkę wcielić w rolę trenera Jana Błachowicza tutaj teraz i ocenił, czy rewanż z Adesanią na przykład po tej pierwszej walce miałby sens dla niego, ewentualnie jaka byłaby teraz dla niego droga, kto byłby może według ciebie najlepszym rywalem dla mistrza naszego UFC? No Glover Teixeira. Myślisz, że to byłoby najlepsze rozwiązanie? No myślę, że nie ma po co robić rewanżu z Adesanią, nie było tam jakiejś kontrowersji, to jest zawodnik z innej kategorii, on chce się w tej kategorii tam dalej sprawdzać, dalej bronić tego pasa. Janek ma swoją kategorię i w niej jeszcze będzie królował, także myślę, że obowiązkowo pretendent Glover. Zresztą chyba się już panowie tak umówili, także... Poczekamy, aż Janek znokautuje Glovera w następnej walce. Super, to wiesz co, jeszcze na koniec, pozwolę na rzecz. Ty też byłeś komentatorem. Wcielałeś się w rolę, komentowałeś walki. Jak oceniasz to, co zrobili Joe Rogan i Daniel Cormier w tym pojedynku? Bo pewnie słyszałeś, nie wiem, czy słyszałeś sam komentarz, ale no to, co się wydarzyło przy tym pojedynku, wzburzyło nie tylko nas tu w Polsce. Znaczy, że był komentarz stronniczy? No, był trochę, ale z drugiej strony, wiesz, Adesanya był wielką gwiazdą wcześniej, jest wielką gwiazdą dalej, Janek był i pewnie dalej jest trochę niedoceniany, myślę, że teraz się może to trochę zmieniło, ale szczerze mówiąc, jak ten stronniczy komentarz to był, będzie, u nas w Polsce też to się zdarza, to też nie jest pierwsza gala, gdzie jacyś zawodnicy byli jakby mniej docenieni, albo ktoś był bardziej uwypuklony, nie wiem, no pamiętam jak się bił Brock Lesnar i tam wszyscy piali z zachwytu, jak wiesz, że jaki to, no jakby ta jego siła była tak uwypuklana, a też jakby powiedzmy rywale pomniejszani, także no to było zawsze, to też jest biznes, więc oni próbują jakby nakręcić to, co uważają, że się sprzeda bardziej, zbudować historię walki, zbudować historię zawodnika. No myślę, że tak ten biznes wygląda niestety i nie ma się to na co tam oburzać. Można oczywiście zatrudnić innych komentatorów, ale czy to też jest rozwiązanie dobre? Nie wiem. Myślę, że ci te głosy są tak jakby tak popularne i tak krzykliwe, i że ludzie się do nich przyzwyczaili i chcą słuchać tych komentatorów i też nie można jakby na nich wieszać psów, bo robią też dobrą robotę i mi się wydaje, że UFC bez Joe Rogana na przykład to by było już nie to samo, to tak jak piłka nożna bez Szpakowskiego, wiesz, że to tak nawet możesz znaleźć jakieś błędy, wyłapać, ale i tak jakby to ten komentarz ci się dobrze kojarzy, ten komentarz ci się kojarzy z piłką nożną, Juras nam się kojarzy z MMA w Polsce, Joe Rogan się kojarzy z MMA na świecie. A że nie są idealni, no to co? Nikt nie jest idealny, każdy robi błędy. Oni zrobili teraz. No i chyba tyle. No. To pozwól, że już naprawdę na koniec podsumuję to w ten sposób, że ty powiedziałeś tutaj, że się kto się z kim i z jakimi elementami kojarzy. To chciałem tylko cię zapytać na koniec, czy będzie nam się Krzysztof Gutowski nadal kojarzył z efektownymi zwycięstwami przed czasem w swoich walkach MMA po tym jutrzejszym występie. Na to liczę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.